witali już wszędzie, w całej okolicy. Teraz im życzymy, by śpiewać w stolicy. Ojra, tajra, ojra, tajra, ojra, tajra, raz, dwa, trzy. Powstania tego zespołu było to, że w 2011 roku, zaprosiła nas Bokińczanka do siebie na kolędowanie. Tak po znajomości, bo ja tam pracowałam, więc tak zamieszkałam tutaj i tak żeśmy się gdzieś tam spotykali, stowarzyszenie nasze już działało i tak mówimy, no nie będziemy jechać z gębą na pączki, trzeba coś przygotować. No i tak się zaczęło. Zaczęło się od przygotowań kolęd do Bokinki. I potem to już się tak rozwijało, trwało. Spodobało się wam? Spodobało nam się, tak. Ludzie się zmieniali, jedni odchodzili z różnych przyczyn, prawda? Inni się znowu zapisywali do zespołu i tak to trwa i tak to się kręci. W tej chwili prowadzi nas Andrzej Faluczyk. Józek Hołonowicz gra na bębnie. Do zespołu należy również Ania Hołonowicz, Bożena Kowalczyk, Tadeusz Kowalczyk, Kieśkiewicz Mirosława, Niedźwiedź Jan, Szenejko Małgorzata i Józef, Szopliński Piotr, Niedzielska Teresa, Radosława i Andrzej Cydejko, Demczuk Marian. Pierwszym naszym prowadzącym nasz zespół był pan Marian Powszuk. Później prowadził nas nieżyjący już niestety Tadeusz Derlukiewicz. On grał na skrzypcach i to naprawdę był nauczyciel z powołania i jego prób trudno nam do tej pory zapomnieć. I często jak coś tam śpiewamy, mówimy, a za Tadeusza to było tak. I on miał taką twardą rękę nad nami. Śpiewali z nami również Jadwiga Powszuk, Henryk Owczaruk, Brodacka Mirosława, Kalinowska Danka, Mańkowska Krystyna, Kowaleńko Regina, Kukawska Małgorzata, Koszuchowski Stanisław, Golba Grażyna. Akompaniował nam na występach czasami tak towarzysko świętej pamięci Edek Serhej. No i te osoby z różnych przyczyn odchodziły, prawda, ale zapisywały się nowe i tak w tej chwili jesteśmy jednym z nielicznych zespołów, gdzie jest tylu mężczyzn. To prawda. I oprócz tego prawie same małżeństwa. To też tak nie ma tego w wielu zespołach. Na pewno dużą pomocą pomoc uzyskaliśmy z samorządu, bo częściowo dofinansowano nam stroje, bo my mamy kilka, nie? Mamy taki galowy strój, mamy strój ludowy, mamy taki letni strój, bardziej luźny, no to kupujemy same. Inspirujemy się wzajemnie. Jeszcze kilka tygodni temu spotykaliśmy się w Kopytniku na pięcioleciu zespołu Popularka, a już dziś spotykamy się u starszego rodzeństwa, dwukrotnie, zespołu Studzianczaki ze Studzianki. To już dekada, od kiedy występujecie nie tylko dla mieszkańców Studzianki, całej gminy, ale również całej społeczności powiatu miastowego, jak również innych gmin naszego województwa. I w pierwszej piosence zespół Studzianczanie wyśpiewał nam, czym tak naprawdę słynie Studzianka, ponieważ jest to zespół, jest to stowarzyszenie, jest to również ochotnicza straż pożarna, piękny zabytek historyczny, Mizar, jak również muzeum i wiele, wiele innych atrakcji, które można spotkać tutaj w Studziance. Rzeczywiście zespół Studzianczanie obchodzący jubileusz jest to taki towar eksportowy, ambasador miejscowości, który promuje naszą gminę w innych, na przeglądach, również na innych uroczystościach, które prezentują również pieśni patriotyczne, biesiadne, również religijne i w ten sposób już 10. rok grają dla swojej miejscowości, dla naszej gminy i jesteśmy im wdzięczni, że można na nich liczyć na różnych uroczystościach, które organizuje gmina również. Gościnność i jeszcze raz gościnność. To są mili ludzie, zawsze nas zapraszają, nawet pielgrzymka idąca 14 sierpnia. Mieliśmy tutaj przystanek, żeby napić się herbatki, kawy, posilić się i dalej wędrować do Matki Bożej Kodańskiej, do sanktuarium. Dziękujemy im za to. Też warto dodać, że Studzianka jest otwarta, tak jak wspomnieliśmy na rzeczywiście rozpoczęciu, że w zespole śpiewają nie tylko osoby z miejscowości Studzianka, ale również z innych miejscowości gminnych, co świadczy rzeczywiście o ich takiej otwartości, gościnności i już tyle lat rzeczywiście są razem. To też jest ważne i właśnie świadczy o tym,
że rzeczywiście dobrze im tu chyba wszystkim razem. I my się również z tego cieszymy. I życzymy Wam kolejnych takich jubileuszy i wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Dziękujemy. W imieniu nas tu obecnych oraz wszystkich mieszkańców Studzianki chcieliśmy podziękować za minione 10 lat, za wspaniałe reprezentowanie Studzianki na forum gminy i nie tylko. Życzymy następnych, kolejnych lat zdrowiu i wytrwałości, żeby Wam nie zabrakło motywacji w dalszej działalności. Dziękujemy bardzo. Życzymy Wam dalszych sukcesów. Gratulujemy tych sukcesów, które do tej pory były. No i tutaj w tej piosence był taki smutny element, ja go tam wyszmyciłem. Nie wiem, co Wy zrobicie z tym, że Studzianka się starzeje. Bociany? Ja myślę, że Wy wiecie, co trzeba zrobić, żeby się Studzianka nie starzała i tego Wam życzymy. Myśmy się spotykamy. Często jak się spotykamy. Żebyśmy działali jak najdłużej działamy, żebyście Wy działali. Wszystkiego najlepszego życzymy. Jeszcze Was kochamy. Składamy gorące życzenia zdrowia, wytrwałości, satysfakcji, a przede wszystkim dużo tej szczególnej, niepowtarzalnej radości, jaką daje wspólny śpiew i wspólne muzykowanie. Weszli Studzianka ze Studzianczami, tak pięknie śpiewają panowie i panie. To jak byliśmy w zakładzie niepublicznym zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Ustrzeszy. Tam ten występ to było po prostu przeżycie wielkie dla nas i bardzo wielkie dla nich. To naprawdę niezapomniane wrażenia były. To chyba jeden z najbardziej utkwił w pamięci i tutaj łzy w oczach się kręciły wszystkim nam. Życzymy dalej pięknych jubileuszu i niech rozsławiają naszą społeczność na terenie powiatu i całej Polski również. Niebawem złota płyta. Było w piosence jednej, że Warszawa na nich czeka. Myślę, że nie tylko.